A w naszym studiu na Giełdzie Papierów Wartościowych pan Łukasz Bąk, dziennik Gazeta Prawna. Witam, panie Łukaszu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie Łukaszu. Tak, można by podsumować to, o czym będziemy rozmawiać, to tu taki ciekawy cytat. Lepiej być dobrym fachowcem niż bezrobotnym magistrem. No właśnie, podobno obserwujemy renesans szkół zawodowych i techników. Co lepsze, to nie jest nasz cytat, tylko to jest cytat z reklamy jednej z zawodówek. Zresztą prawdziwy, bo rzeczywiście, jeżeli przyjrzeć się statystykom, to okazuje się, że absolwenci szkół wyższych bardzo często są na bezrobociu. To znaczy ich odsetek sięga 40-50% zaraz po ukończeniu studiów. W związku z czym zawodówki i technika przypuściły kampanię, w której właśnie informują, że lepiej przyjdźcie do nas, u nas zyskacie szybko zawód, będziecie mieli większe prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Pamiętajmy o tym, że przez ostatnich 10 lat mieliśmy bardzo duży odsetek młodzieży, która udaje się na studiach, a właśnie nie kształci się w tych prozaicznych, podstawowych zawodach. Jeszcze w 2000 roku, jak sprawdziliśmy, zawodówki miały aż 500 tysięcy studentów. W ubiegłym roku już było to zaledwie 200 tysięcy uczniów, oczywiście nie studentów. Podobna tendencja jest widoczna w technikach i ten rok, ten wrzesień, jest pierwszym od wielu lat, kiedy szkoły tego typu obserwują wzrost uczniów. Oczywiście nie jest on jakiś gigantyczny, czasami jest to 2-3%, najlepsi mają 10-11%. No ale już jest to pewnego rodzaju odbicie, które świadczy o tym, że młodzież, obserwując sytuację na rynku pracy, zaczyna wyciągać z tego wnioski i już woli spuścić z tonu w pewien sposób, nie iść jak ich koledzy na studia. To nawet nie chodzi o brak ambicji, tylko o racjonalne myślenie. Nie każdy nadaje się do studiowania, nie każdy studiować powinien. Potrzebujemy również takich zawodów technicznych czy zawodów po prostu do wykonywania podstawowych prac, fryzjerów, mechaników, lakierników, tego typu zajęć. No właśnie, panie Łukaszu, ja sobie tak myślę, że to nawet nie jest tylko przez pryzmat naszego rynku, polskiego rynku pracy, ale również za granicą, prawda? No bo dużo mówi się o tym, no takie symbole, chociażby to, że magistrzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, a tam na przykład pracują na zmywaku, więc lepiej rzeczywiście mieć fach, no i na Zachodzie właśnie takich fachowców potrzebują. Dokładnie. Ja myślę, że nawet ta młodzież, która dzisiaj idzie do zawodówek i do techników, gdzieś tam w perspektywie ma wyjazd za granicę. Nawet jeżeli nie zostaną tutaj, to zdają sobie sprawę, że w takich Niemczech czy Wielkiej Brytanii dużo łatwiej będzie im znaleźć pracę, ale w zawodzie, którego nauczą się tutaj. Czyli nie będą już musieli pracować na zmywaku, ale na przykład w Niemczech bardzo potrzebni są rzemieślnicy, czy nawet właśnie mechanicy i lakiernicy, o których wspomnieliśmy. A pamiętajmy, że w Niemczech w tego typu zawodach zarabia się nawet 2-3 tysiące euro, czyli równowartość tego, co u nas w złotówkach, bo na takie zarobki mogą liczyć absolwenci zawodów i techników. Zwróćmy też uwagę na to, co zrobili Niemcy już kilkanaście lat temu. Oni już wtedy namawiali młodzież: słuchajcie, mamy taką sytuację, bardzo wiele z was idzie na studia, ale uważajcie, bo za kilka lat może bezrobocie wśród was sięgnąć 40-50%. Postawili na zawodówki, na promocję zawodówek, techników i co się okazało, że dzisiaj bezrobocie w Niemczech wśród absolwentów szkół wyższych jest jednym z najniższych w Europie, bo szacuje się, że to 15-20%, a z drugiej strony mają bardzo szeroką kadrę techniczną i zawodową. No więc okazuje się, że zdało to egzamin. Ja myślę, że w podobnym kierunku powinniśmy dążyć i my. Panie Łukaszu, pamiętam ze swoich młodzieńczych lat również no, wielu moich znajomych tak samo kończyło przecież i technika, i tak samo zawodówki. I tak się zastanawiam, czy one są na takim samym, w takim samym kształcie jak kiedyś, bo z tego, co czytałem w tym artykule, to powstało wiele szkół zawodowych i techników, które są odpłatne. A pamiętam, że kiedyś to były normalne szkoły, za które się nie płacono. Są odpłatne, są niepubliczne. I tutaj zwrócić uwagę chciałem jeszcze na jedną rzecz. Właśnie wybierając zawodówkę czy technikum, warto spojrzeć na to na przykład, kto jest jej patronem. Dzisiaj bardzo często zawodówki i technika współpracują z biznesem. Często właśnie głównie te prywatne. Płacimy tam niewielkie czesne, 150-200 zł, ale mamy dostęp do bardzo dobrze wyposażonych warsztatów. Zajęcia praktyczne stanowią nawet ponad połowę czasu. Czyli rzeczywiście przekształcają się te zawodówki i technika w miejsca, gdzie się uczy praktyki.
to jest coś, co jest niedostępne na przykład dla studentów, bo bardzo często jest tak, że przecież studenci przez 5 lat wkuwają tylko teorię, natomiast później chcąc znaleźć pracę, okazuje się, że nie mają żadnej praktyki. Mhm. W przypadku zawodówek i techników jest zupełnie inaczej. Tutaj zaczyna stawiać się na prawdziwe zajęcie, na to, co ten człowiek będzie robił w przyszłości. On praktykuje, przez to ma też dużo większe prawdopodobieństwo znalezienia pracy zaraz po ukończeniu szkoły. No możemy, panie Łukaszu, chyba śmiało potwierdzić ten fakt, że no coraz więcej takich rozwiązań z zachodu obserwujemy w Polsce, bo na zachodzie wiele szkół zawodowych działa właśnie w porozumieniu z biznesem, którzy już właśnie w szkołach zawodowych te firmy sobie wyszukują pracowników. Więc to jest akurat bardzo dobry kierunek. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę. Pan Łukasz Bąk, dziękuję panu. Dziennik Gazety Prawnej był moim oraz państwa gościem. A teraz, proszę państwa, spójrzmy na kalendarium.